Jest takie miejsce, o które mnie prosiliście, prosiliście i jeszcze raz prosiliście, żebym zrobił nich materiał. Oto jestem na ulicy Włókienniczej. Zanim opowiem Wam, co tutaj się właściwie stało, przejdźmy przez kilka zagadnień, jak choćby to, skąd się wzięła w ogóle ulica Włókiennicza, no i kto przy niej mieszkał, jak to się stało, że w latach PRL-u, w latach 90-tych, no właśnie ona stała się takim symbolem łódzkiej biedy. Jak spojrzymy na pierwotną siatkę ulic miasta, tą stworzoną przez Rembielińskiego w latach 20. XIX wieku, no to możemy zauważyć, że nie ma na niej kilku ulic, którymi dzisiaj się poruszamy. No, była to konsekwencja tego, że Łódź wcale nie była projektowana na największe miasto regionu i tak naprawdę nasza siatka ulic jest bardziej podobna do tego, jak wygląda urbanistyka mniejszych miast, miasteczek. Teraz wraz z rozwojem Łodzi, w normalnych realiach prawnych, jak choćby zabory pruskie czy zabór austriacki, nastąpiłaby zapewne podział tych dużych kwartałów pomiędzy kamienicami na mniejsze poprzez wyznaczanie uliczek. W Łodzi się tak praktycznie nie działo. Choć są od tego wyjątki, choćby ulica Solna, przy czym ona była wyznaczona w celach czysto komunikacyjnych, podobnie jak później ulica Zachodnia. W przypadku ulicy Solnej chodziło generalnie o to, że ulica Północna została wyznaczona tak, że przecinała fragment rzeki, a ulica Solna umożliwiła ominięcie tego fragmentu. Drugim przykładem takich ulic, które powstały po fakcie, były ulice jak choćby Moniuszki czy Roosevelta, które powstawały właśnie po to, żeby deweloperzy mogli znieść po prostu większą ilość kamienic, nie budując te długie studnie, tylko piękne kamienice frontowe. No i historia ulicy Włókienniczej jest podobna, przy czym o ile na ulicy Moniuszki czy Roosevelta mamy niesamowitą, bogatą architekturę, o tyle w przypadku Włókienniczej wyszło jakoś tak, że stała się ona raczej miejscem lokowania czynszówek bez większej wartości architektonicznej. I tak było od 1880 roku. Właśnie wtedy ją wytyczono, początkowo nazywała się Kamienna. Tak, ta Kamienna od Agnieszki Osieckiej, która mieszkała tutaj na samym początku w kamienicy. No ale skąd właściwie taka nazwa? Plotki miejskie głoszą, że Hilary Majewski bardzo szybko zadeklarował chęć wybudowania swojej nieruchomości przy tej ulicy i ponoć w efekcie zyskała ona bardzo szybko nawierzchnię kamienną. Na ile to jest prawda, trudno powiedzieć. I dlaczego tutaj w ogóle Hilary Majewski postanowił się ulokować, też trudno powiedzieć. Można założyć, patrząc na jego twórczość i spojrzenie na miasto, że zakładał, że ulokowanie tutaj reprezentacyjnego gmachu napędzi rozwój tej ulicy, a trzeba przyznać, że była to stosunkowo niedroga na tą chwilę działka. Hilary Majewski zresztą bardzo często praktykował właśnie takie spojrzenie na miasto. W efekcie wiele gmachów na terenie Łodzi, tych reprezentacyjnych, jest bardzo rozproszone. Może nie za wygodnie przez to zwiedzać nasze miasto, ale zyskało dzięki temu ono bardzo rozległą strukturę. No, ale w przypadku ulicy Włókienniczej ten wątek nie zadziałał. Lokowały się tutaj głównie czynszówki, bo to też trzeba przyznać, jak spojrzeć na tę ulicę z góry, no te działki wyznaczone w wyniku wtórnej geopodziału tego kwartału były stosunkowo małe. Te czynszówki były niezbyt reprezentacyjne i przyciągały raczej mniej zamożnych mieszkańców. Może to było jednym z czynników, dlaczego właśnie po wojnie trafiały tutaj rodziny trochę gorzej sytuowane, czasami z problemami społecznymi i w efekcie to właśnie ta ulica została bardzo mocno dotknięta później upadkiem przemysłu włókienniczego w latach 90., stając się trochę symbolem łódzkiej biedy, łódzkiego bezrobocia, łódzkich problemów społecznych. No ale ten okres odchodzi do lamusa. W 2014 roku podjęto decyzję, aby tą złą
historii włókienniczej wreszcie przerwać. Dlaczego wtedy? Bowiem to wtedy właśnie rząd razem z samorządem wypracował zasady rewitalizacji Łodzi. Powstały łamy prawne, konkretne ustawy oraz zabezpieczono środki unijne, które przez Urząd Marszałkowski spływały do Łodzi w przeciągu ostatnich lat, napędzając te wszystkie remonty ulic, parków, budynków w centrum naszego miasta. Często spotykam się z pytaniem, dlaczego właśnie one spłynęły na Włókienniczą, a to z dwóch prozaicznych powodów. Spacerując po mieście, nie mamy świadomości tego, jaka to jest pod względem własności rozproszona struktura. To, co widzicie na tej mapie, co jest zielone, to w 2015 roku było prywatne. Jeśli chodzi o czerwone plamy, są to budynki Skarbu Państwa. Jeśli chodzi o niebieskie, to są właśnie nieruchomości należące do gminy. One są bardzo porozrzucane i występują tak naprawdę w centrum w dwóch skupiskach, na Włókienniczej i na Legionów. Czyli mamy ten pierwszy powód, dlaczego to właśnie Włókiennicza została tak masowo dotknięta remontami. Mamy jeszcze drugi, no bowiem rewitalizacja sama w sobie jest to odzyskiwanie zdegradowanych obszarów miasta, a więc należy zacząć od największych problemów w śródmieścia, a tym największym problemem była Włókiennicza. Zacznijmy od samej ulicy. Trudno nie zauważyć, że stała się ona UNERF-em. Panuje takie przeświadczenie, że UNERF-y Łódź w postaci 6 sierpnia sprowadziła do polskich miast, ale to nie jest prawda, bowiem UNERF-y nie przybyły nas z zachodu, one zawsze w polskich miastach były. Wystarczy się przejść po Widzewie, po Teofilowie, żeby zobaczyć, że nawet na blokowiskach z okresu PRL-u funkcjonowały takie ulice UNERF-y, czyli przestrzenie bez wyraźnego podziału na strefę pieszą, na strefę dla samochodów. Tutejsze kamienice nie należały zbytnio do tych zdobionych, do tych bogato powykańczanych, jak te choćby przy Piotrkowskiej czy Wschodniej. Trzeba było im nadać nową formę. Znamy doświadczenia liczne, zarówno z Łodzi, jak i z Polski, jak się kończy tylko narzucanie historycznego wyglądu nowym budynkom. Jest to proces co najmniej śmieszny. Dlatego postanowiono pójść trochę w inną stronę, która może nie za często występuje w Polsce, czyli zabawa starymi detalami i nowymi elementami. Co jest tutaj bardzo ważne, to nie jest tylko to, że te budynki są wyremontowane z wierzchu. One zyskały zupełnie nowy standard w środku. Pieczołowicie zostały zrobione od fundamentów po sam dach. Zostały zmienione układy mieszkań, zostały podciągnięte media, a tym samym powstały zupełnie nowe warunki do życia na ulicy Włókienniczej. Jak przyprowadzam tutaj znajomych, często pada pytanie, a właściwie co to za budynek? No, roznegliżowane kobiety na froncie mogą sugerować, że jest to miejsce raczej stworzone, możemy powiedzieć, dla panów, dla rozrywki. A to zupełnie błędna narracja, bowiem to jest miejsce pod placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Tego typu instytucji stworzonych właśnie by pomagać jest na ulicy Włókienniczej i bezpośrednio przy niej bardzo wiele, bo także ośrodek interwencji kryzysowej, jest także świetlica środowiskowa oraz miejsce do pracy z dzieciakami, które mają różne problemy. I tym samym ta Włókiennicza, która kumulowała tą złą energię śródmieścia i ta zła energia się rozchodziła od Włókienniczej, ma teraz zacząć pracować zupełnie odwrotnie, ma nadawać pozytywny sens, ma rozwiązywać problemy okolicy, a nie je przysparzać. Jak spojrzymy na tkankę mieszkaniową śródmieścia, trudno nie zauważyć, że problemem często stają się takie kwestie jak dostęp do zieleni, do placów zabaw. Dlatego tutaj, podczas rewitalizacji Włókienniczej, postanowiono właśnie bardzo zadbać i dopieścić podwórka. Te mniejsze zyskały ławki, te większe place zabaw, przy których każde dziecko może spokojnie sobie wyjść, pobawić się, tak jak to jest choćby na późniejszych modernistycznych osiedlach. W tym kwartale Włókienniczej miasto wyremontuje 25 nieruchomości. Oczywiście pozostaną takie, których stan dalej będzie przypominał o dawnych, problematycznych czasach tej ulicy. Jednak to są nieruchomości prywatne i miasto tutaj za bardzo nie może zmusić nikogo do remontu, przy czym są prowadzone rozmowy i będą próby współpracy, nakłaniania jakiegoś wsparcia, żeby także te budynki
doszosowały do swoich sąsiadów. Tutaj warto powiedzieć optymistycznie, że w tych innych miejscach, miastach, gdzie widzimy napływ kapitału publicznego w remonty nieruchomości, tam z czasem także właśnie prywatni właściciele podejmują działania remontowe i widać to naprawdę na wielu, wielu ulicach. Na tę chwilę tak naprawdę większość remontowanych elewacji i budynków w centrum miasta już nie jest robionych przez miasto. Rewitalizacja zaczęła żyć własnym życiem. W tych wszystkich nieruchomościach poza lokalami do mieszkania zaplanowano także lokale, które mają pełnić funkcję usługową, handlową, ale także różne przestrzenie bardziej artystyczne. Jednak największą inwestycją tego typu jest tutaj inwestycja prywatna. Powstaje Atlas Sztuki w tym dużym, niesamowitym budynku. Była to zarazem najbardziej zdegradowana kamienica znajdująca się przy ulicy Włókienniczej, grożąca zawaleniem. Udało się ją uratować i trwa właśnie remont, który zmieni to miejsce w galerię oraz miejsce spotkań. Tym samym ta kultura będzie właśnie biła z Włókienniczej. Tutaj można najłatwiej wykazać, czym są środki unijne i jaki miały wpływ dzięki rewitalizacji na Łódź, bo tutaj są środki unijne. Tutaj już ich nie ma, bo to działka prywatna. Idziemy 10 metrów. Tu już znowu są te środki unijne, bo to znowu nieruchomość miejska. No i dochodzimy do końca nieruchomości miejskiej, przechodzimy w nieruchomość prywatną. No i tu znów nie ma tych środków europejskich, ale dobre wieści są takie, że już za jakieś 5 metrów znów widzę środki europejskie i dochodzę do pasażu Majewskiego, przestrzeni zupełnie wyjątkowej, bowiem to jest takie dla mnie największe wow, jeśli chodzi o całą rewitalizację w Łodzi. W przypadku ulicy Włókienniczej, pamiętacie, mówiłem wam, że to jest ulica, która powstała wtórnie, a tym samym te działki tutaj niezbyt się schodziły, nie można było budować tych długich łódzkich studni i tym samym wnętrze kwartału było dosyć puste. Było dosyć puste, pojawiły się tutaj komórki oraz pojawił się wielki taki parking, klepisko parking, na którym, szczerze mówiąc, dziwię się, że ktoś się odważał w ogóle zostawiać samochód. No ale czasy tej przestrzeni wreszcie dobiegły końca i teraz wygląda tak. Pasaż Majewskiego to oczywiście hołd dla architekta Łodzi, ale to także przestrzeń, która naprawdę cieszy się życiem przez cały czas. Ten plac zabaw tutaj jest wypełniony dzieciakami za każdym razem, kiedy tu jestem. To tutaj dzieciaki wybiegają często z wyremontowanej także przy okazji rewitalizacji szkoły, gimnazjum numer 2. To tutaj zrobiło się takie małe centrum tego kwartału, tej okolicy. To także pokazuje, jak Łódź właśnie cierpi na brak takich ogólnodostępnych przestrzeni publicznych. Te nasze ulice gęsto zabudowane kamienicami są z jednej strony piękne, no ale czasami są trochę po prostu nie do życia i potrzebują takiego zielonego klina. I też takie różne procesy są prowadzone w innych częściach miasta przy okazji rewitalizacji, ale to może okazja na inny film. Co musicie wiedzieć, to, że ta przestrzeń nie jest jeszcze skończona, bo często spotykam się z pytaniami, ale czy to tak zostanie? Nie, nie zostanie. Ten budynek idzie do wyburzenia i tutaj docelowo będzie stała jakaś nieruchomość, która zupełnie powstanie od nowa, także dodając wartości tej okolicy. Zresztą nie jest to jedyna działka, która zostanie na nowo zabudowana. Są jeszcze dwie przy ulicy Włókienniczej. Jesteśmy pod pałacem Hilarego Majewskiego i właśnie chodzi o tą wolną nieruchomość. Tutaj Hilary miał w planach zrobić ogródek albo rozbudować swoją willę, swój pałac. Brakło mu żywota. Ona stoi do dzisiaj pusta. W planach przestrzennych przewidziana jest pod zabudowę. Podobnie zresztą jak ta, która się znajduje na Włókienniczej tuż przy Kilińskiego. Tam prawdopodobnie powstanie jakiś gmach użyteczności publicznej, ale o tym także może
kiedy indziej. Jak już jesteśmy pod willą Hilarego Majewskiego, no to czas chwilkę o niej opowiedzieć, bo to chyba ta perełka, jeśli chodzi o całą rewitalizację Włókienniczej. Jakie jest miasto, z którego Polacy najczęściej drą bekę? No, poza Łodzią, Zgierzem, Sosnowcem, Radom. No i wyobraźcie sobie, że główny architekt naszego miasta pochodził z Radomia. Oczywiście to nie jest tak, że on swoją edukację skończył na Radomiu, bowiem facet generalnie był dobrze wykształcony, a praktyki miał nawet we Włoszech. I te Włochy są o tyle ważne w jego biografii, że przewijały się w jego twórczości i cała Łódź jest mocno nasiąknięta różnymi rzeczami, które liznął on podczas swojej nauki i jest poplatana stylami, bogato zdobiona i tak też jest zresztą z jego pałacem, który jest uosobieniem jego twórczości w Łodzi, taką ikoną, pomnikiem, który sobie Hilary Majewski postawił. Ten pałac, willa może nie należy do największych tego typu gmachów w Łodzi, ale trzeba przyznać, że jak na swój rozmiar jest bardzo udany i bardzo pięknie zdobiony. Mamy tutaj naprawdę niesamowite ornamenty, gzymsy, wykusze. Mamy także pewien żart z proporcji w architekturze, czyli przesunięcie bramy na prawą stronę. Hilary Majewski bardzo chciał, żeby jego dom był pomnikiem jego twórczości i tak się stało. Ten budynek naprawdę przykuwa oko po remoncie, ale co jest z nim najważniejszego, to to, że to, co widzicie na zewnątrz, jest niczym w porównaniu do tego, co jest w środku. Dzisiaj ulica Włókiennicza to już zupełnie inna ulica i nie chodzi tylko o wyremontowaną jezdnię czy budynki. Jest to ulica, której nadano zupełnie nowy sens istnienia, zupełnie inna jakość przestrzeni do mieszkania, do pracy, inne przestrzenie publiczne, wtłoczona tam zieleń czy instytucje publiczne. To jest właśnie rewitalizacja w pigułce i to musi wypalić i to jest perełka, którą warto pokazywać. Nie wiem, czy byliście na Włókienniczej, ale warto się tutaj po prostu wybrać, a będzie jeszcze łatwiej się na to wybrać, bowiem tuż za mną powstaje przebicie na ulicę Piotrkowską przez prywatną nieruchomość. Będzie można łatwo przejść sobie pasażem z Pietryny na ulicę Włókienniczą i te dwa światy się wreszcie połączą. Dzięki za oglądanie. Zapraszam do śledzenia mojego kanału. Do zobaczenia przy kolejnych materiałach.